nie bez powodu często się przedstawiam Marek Optymista Wójcik. W związku z tym rzeczywiście mieliśmy w tym roku 2022 kilka takich sukcesów w procesie legislacyjnym, które przyniosły samorządom albo dodatkowe środki finansowe, albo pozwoliły na to, aby tych pieniędzy samorządy wydawały mniej, no bo ze rzeczą oczywistą, że mamy kłopot z bilansowaniem dochodów i wydatków. Może powiem przede wszystkim o tym, że udało się zaoszczędzić dla samorządu blisko 5 miliardów złotych z tytułu zakupu energii elektrycznej. Już pierwotnie przepis był taki, że mogliśmy korzystać z ceny maksymalnej, ale tylko i wyłącznie do 80% wykorzystanej energii w poprzednim okresie rozliczeniowym, w poprzednim roku. Udało się przekonać stronę rządową, że to jest złe rozwiązanie i mamy dzisiaj jej sytuację taką, że nie ma żadnego limitu. Ja to policzyłem, dzięki temu polskie samorządy w tym roku zapłacą o 5 miliardów złotych mniej. To bardzo się z tego powodu raduję. Warto też powiedzieć, że przy okazji kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, no, jak się samorządy doskonale zachowały, to wiadomo, i obywatele, ale pozyskaliśmy dla miast prawie 220 milionów złotych na te zadania, które realizujemy, pomagając uciekającym z Ukrainy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, tu na edukację, na wychowanie przedszkolne, udało się pozyskać dodatkowe środki. Także kilkadziesiąt milionów złotych na obsługę zadań związanych z tym wszystkim, co się wiąże z dodatkiem węglowym, tymi dodatkami, które musieliśmy realizować w ubiegłym roku w stosunku do mieszkańców. Na obsługę tych zadań też kilkadziesiąt milionów złotych w wyniku długotrwałych, ale skutecznych działań także pozyskaliśmy. Ja muszę też powiedzieć, że parokrotnie, odwrotnie udało się przekonać stronę rządową do tego, aby nie obciążała nas pewnymi zadaniami, które wiązałyby się z dodatkowymi wydatkami. Ta lista jest długa, także proszę pozwolić mi, że nie będę jej opowiadał, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można mówić już nie tylko o tym, że broniliśmy się przed dodatkowymi obciążeniami, przed zamachem na nasze dochody, ale także udało nam się odwrotnie pozyskać wyższe dochody. Są pierwsze jaskółki w tej sprawie. Wczoraj w Kowalu pierwszy raz w historii spotkaliśmy się z panią minister finansów. Pierwszy raz w historii dłużej niż pół godziny, bo ja nie pamiętam, kiedy minister finansów konstytucyjny poświęcił nam dłużej niż pół godziny, a wczoraj z panią minister prawie 5 godzin obradowaliśmy i mamy kilka obietnic, że po pierwsze otrzymamy dodatkowe środki jeszcze w tym roku, taką transzę, która pozwoli nam przede wszystkim przetrwać do końca roku, że od przyszłego roku będziemy mieli na przykład udziały w podatku ryczałtowym, to bardzo ważne, dlatego że wielu przedsiębiorców po zmianie przepisów rezygnuje z dotychczasowego sposobu rozliczania się i przechodzi na ryczałt, a my nie mamy udziału w ryczałcie. Ale tu pozytywnie mówiąc, mamy potwierdzenie, że będziemy mieli udział w tym ryczałcie. Także mam głęboką nadzieję, że przyszły rok będzie nieco bogatszy środki i będzie nam łatwiej realizować zadania.